Cóż dzisiaj? Nie wiem. Śniadanie prasowe, wspaniałe jedzenie z Powoli. Słuchajcie, co zostanie, to włożymy do lodówki wspólnej, którą otwieramy za kilka dni. Ja jestem spokojny. Tylko mi powiedz, czy krok mam zrobić tak się tak, masz robić, tak. Czyli robimy tak. Dokładnie. Przybyłaś tęczo? Świeca się bardzo? Nie. Tak? Ja przybyłam tęczą, rozplotłam ją sobie warkoczem i wylądowałam we Wrocławiu. Zaczynamy. Czym różni się pęka? Nie chodzi mi o samą wielkość, tylko że... No różni się przede wszystkim widzem. Widz tutaj jest dla nas najistotniejszy, a widz jest mały. Trafiłam parę lat temu do małego widza i okazało się, że to jest jakiś raj na ziemi. Agnieszka Czekierda stworzyła raj na ziemi. I dla aktorów, i dla dzieciaków. I te spektakle wyglądają inaczej? Inaczej. Są krótsze, są dostosowane do percepcji małego człowieka. Jeżeli jakiekolwiek słowa tam są, to na przykład o-o, albo albo o. I grasz nisko? Wszystko jest na podłodze. Jakbym tak grała do dzieciaków, nikt nie chciałby na mnie patrzeć. Dobra. Granie dla dzieci okazało się być niesamowitą przyjemnością, frajdą i misją też przy okazji. Jedno słowo to hard, po prostu z serca do wszystkiego. Hard Hostel we Wrocławiu to właśnie tutaj powstanie pierwsza w Polsce filia Teatru Małego Widza. A więcej na ten temat opowie mi pani Dagmara Wąg, aktorka Teatru Małego Widza. Witam serdecznie. Lubię ten moment, kiedy po 20-30 minutowym spektaklu pozwalam dzieciom wejść na scenę. Już prawie wszystko wygląda tak, jak powinno finalnie, więc bardzo się cieszymy z tego. Teraz będziemy tylko dopieszczać. I dokładać. I dokładać. Będzie mniej, tak. Już to fajnie. Sensorycznie. Dzieci oszaleją. Na tą stronę już wszystkie kurtyny? Ziomal! Cześć! Zobacz, co tu jest! A jak ci się podoba w teatrze? Z tej perspektywy bardzo fajnie by się spektakl oglądał. Dociska. Ołówka szukam. Siemano! Siemano, co tu wyprawiacie dziążki? A tu mi córeczkę zajamy troszkę. Słyszałam, że duże obłożenie. Powinny być w magazynie. O Jezu, tak mi się nie zjeść. Dobrze, bo już znowu ta wykładzina w ogóle się nie przesuwa. A widzisz. U nas takie rzeczy pod podestami są. Super. No cieszę się. Monia! Pani Agnieszko, i co? Jutro już? Tak. Jutro od rana dzieciaki przychodzą cieszyć się razem z nami. Jest pani troszkę zmęczona? No odeśpię sobie później, w przyszłym tygodniu. Teraz nie ma czasu na sen. Trzeba się radować. To jest niesamowite, jak można przerobić mini salkę 5 na 9 metrów. Po prostu w teatr. I can't believe, naprawdę, to jest teatr. Jak zrobić teatr w 2 dni? Ale czad. Niesamowite. Cudowne. A przyśniczki siedzą jak anioleczki, przędą sobie jedwabne niteczki. Tak zostanę.
Dwa jeszcze potrzebuję, Aniu. Elza z siostrą. Mam demot. Siateczka, no. Bo ona jest do powierzchni chropowaty. Przymierzam. Scenę mamy bliżej sceny. Czyli tak na środku. No, chociaż ja na przykład mogę zostać w tym Wrocławiu. Co mi? No właśnie, ja w zasadzie. Nie odpadnie? Nie. W ciągu dnia miałam kryzys, teraz już jest plus. Ja to teraz mam... No. Wiesz co, wyżej właśnie. Cześć! Cześć, Mateusz. Zobaczcie, żeby mam dać Ciebie kotka. Siedzą i wszystko widzą? Tak. Umylny mi no quero ci se. Thank you.
rzucać kilka. Chodź na o, cudownie. To ty pani, no. Nie. Dziękujemy bardzo. Jak ci się podobało? Jeszcze ten góra! Jeszcze on! Dziękujemy bardzo. Jest kurtka, jest czapka. Należy się balon. Idziemy na górę, tak? Dziękujemy również. Cześć! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Pa! Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia. Chcę jeszcze czapkę na wierzchu. Dobre. Moja bryka, mój teatr. Teatr mój widz ogromny. Mogę się pogładzić. Dobra robota.